otworzył okno. Co zobaczył w środku? Dlaczego z drapieżnika stał się ofiarą? Ha. O tym wszystkim opowiem ci na drugiej stronie taśmy. Pan znał mojego tatę? A masz jeszcze te bajki, co się nagrywał? To pan był wtedy z tatą. No. Został ranny w nogę, ale był ostatnią osobą, która widziała tatę. A teraz dorabia sobie w policyjnym archiwum. Chcę ci jeszcze powiedzieć coś o twoim tacie. To, co napisali w policyjnym raporcie. To nieprawda. Chcę zobaczyć akta tej sprawy. Brakuje analizy balistycznej. Dlaczego? Sprawa była oczywista. Podczas próby aresztowania wywiązała się strzelanina, w wyniku której... Zginęło dwóch gangsterów, Kowalczyk i Jemioła. Tak, oraz jeden policjant, czyli mój tata. Mhm. Tylko, że Kowalczyk nie mógł zastrzelić mojego taty. Dlaczego? No dlatego, że tata musiałby stać bokiem do napastników albo celować prosto w ścianę. Żmuda. Mój klient odmawia zeznań. Dojadę ci, knuj. Sylwia! Słyszysz? To był księgowy mafii. Mamy taśmę, na której dokonuje egzekucji. Takie zabezpieczenie, taka mafijna gwarancja lojalności. I wykluczone, że któryś z nich wykradnie fragment wideo, na którym dokonuje pan egzekucji i wrzuci to do internetu. A wtedy... Taki sam niepozorny fiutek i taki sam twardy gnój jak tatuś. Pan znał mojego tatę? Wypłacałem mu pensję co miesiąc. Zadbasz, żeby nie było żadnych przecieków. A ja postaram się, żeby świat nie dowiedział się prawdy o dziennym policjancie, który zginął walcząc z przestępcami. Kłamiesz. Kłamiesz! Zbierał pan informacje. Przy współczesnej technologii mógłbym na przykład... Mógłbym... Herkules, to jest prawda. Kto zabił mojego ojca? Ja. Chciałem, żebyś miał ojca bohatera. On się wtedy pogubił. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze.